Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA 4. Dzisiaj rozpoczynamy od jazdy samochodem. Byliśmy kupić garnitur właśnie, aby dojechać na misję, ostatnią chyba misję do Pakiego. No i kilka nowości. Po pierwsze to spójrzmy tu na mapę. Gdy zajechałem na zapis ostatniego odcinka, dostaliśmy tutaj telefon od Reja Bocchino. Powiedział nam właśnie, że może nam dać tam kilka misji. Następnie dzwoniła do nas Mallory z informacją, że Elizabeta siedzi w więzieniu. Pewnie za to, że zastrzeliła Manego u siebie na chacie. I jeszcze jeden telefon, który dostaliśmy tuż przed rozpoczęciem tego odcinka, był od Dwayna. Pamiętacie Dwayna, na którego dostaliśmy zlecenie od Playboya. No i Dwayne właśnie chce, abyśmy tego Playboya również skasowali. Nico powiedział, że jeszcze się zastanowi, tak więc jeszcze chyba będziemy mieć chwilę na decyzję. Zobaczmy, jak Nico wygląda w tym swoim garniturku. Nie ma lipy. Dobra, no to idziemy do misji. Trójlistna koniczyna. There he is, Nico Bellic. Nico, these are my two brothers. Well, two of my brothers, the two that count. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes, yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister. That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you in Brett Halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. No problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Nothing personal, but don't fuck with my family, or I will fuck with yours. No dobra, ale raczej się nie dowiedzieliśmy, co będziemy robić. Dobra, spoczko. Let's do this. Tak więc jedziemy do banku, czyli co? Będziemy chyba robić napad na bank, czy co? Nie pamiętam już. Dobra, zobaczmy, czy to jest daleko. O, trochę nam zejdzie, ale oni tutaj będą gadać właśnie. You put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. Not gonna leave much residue on the notes either, so they should be washable. Well, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is gonna give me when I snort up a line of chop through one of them notes. First, you're a fucking charmer, Patrick. Second, it's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got 3 eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. All right, all right. Do we all know what we're doing?
Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. All makes sense to me. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Dobra, no to czyli plan jest w sumie prosty. Moje zadanie i tego całego Geralta, tak? Jesus! Będzie załatwienie wszystkich pracowników. Ale najpierw każdy bierze po ochroniarzu. Następnie któryś z chłopaków bierze swoje CE4. PE4, jak to nazwał. I rozpierdala to safe, który my później, z którego wyciągamy hajs. No i jedziemy do domu. Wciągać koks z tych pieniędzy. No i... None of you fucking fucks move! Get on the floor! None of you is gonna get a medal for playing hero. All you's gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe! Skurwy syny. Open the door! Open the door! Open the door! Open the fucking door! Okay, okay, wait a minute. I got it. Get on the floor! Now! But sir... You too! Okay, okay. Hey, yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places. Oh, but kurwa. I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. Ja myślałem, że tu będziemy mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you've said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Oh. We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Saint fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Dobra, idziemy po hajs, tak? Tak jest. Dobra, gdzie ten safe cały? Tu? Ej, co jest? We just wanna take the bank's money and get out of here! Ej, no co jest? Gdzie jest kurwa ten safe? Którędy się wchodzi do safe'u? Ej, no kurwa, bez takich. A, tędy. Dobra, już idziemy. A myślałem, że będziemy mieli od początku już władzę nad Nikiem. A nie teraz, niestety już nas jest jednego mniej. Dobra, ale jesteśmy w safe'ie. Bierzemy hajs. W jakich trzech torbach ma ten hajs, kurwa, ładnie. I got all the money I could. There's still some in there though. We ain't got time to go back in. Let's move out, boys. Dobra, spieprzamy. I teraz pewnie będzie, no właśnie, w chuj, psu. I trzeba będzie uciec, ale najpierw chyba sobie wytorować drogę do ucieczki i wszystkich powystrzelać. No, antyterroryści też są. No to gruba misja, gruba w chuj. Coś mi się wydaje, że chyba podstawą do pierwszej misji w GTA 5 była właśnie ta misja. Tak mi się coś wydaje. Dobra. A
Co, oni tak wyszli sobie i strzelają? Ja pierdolę, ty hardkorowcy. Dobra. Pięknie. No, nie chcę tutaj już być. Idziemy za nimi. Tutaj też są w uliczce, kurwa. Rozjebał mnie, pewnie miał shotguna. Ja pierdzielę. Dobra, no to co? Standardowa procedura. Widzimy się w tym miejscu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Już tutaj troszeczkę oczyściliśmy drogę, ale jeszcze tutaj w chuj psów. Mamy oczyścić sobie drogę. Czemu nie możemy po prostu wziąć auta i spierdalać? Jeszcze nie wiem, ale idzie nam dużo lepiej niż za pierwszym razem. Dobra. Idziemy dalej za nim, oczyszczając coraz bardziej drogę z piesków, ale 5 gwiazdek to, no tak grubo jeszcze nie miałem. Dobra, ciśniemy dalej. Co teraz? Tędy? A chowamy się, tak? Czekamy na nich. O, z drugiej strony! No to teraz mamy lipę. Dobra, trzeba się schować, bo zaraz nas tutaj rozjebią, a tą misję chcę przejść teraz. Kamizelki kuloodporne mają, jebaniowcy. Dobra. Pięknie. Jeszcze dużo życia, dobrze jest. Ten zasupa rozjebany. Następny, pięknie, głupka. Jeszcze jeden. Pięknie. Dalej są. Mamy dalej iść za nimi, schowali się za autem. Dobra, chowamy się również. Już porozstawiani tutaj byli. Dobra, następny. Tam już są ustawieni na ulicy. Kurwa. Pięknie. Ale! Zajebiście, dobra, dalej. A tu kto do nas strzela? Tu jest jebaniutki, dobra, już po nim. Dobra, już tam spieprzyli, dobra, trzeba za nimi cisnąć. Dobra, jestem, chłopaki. Co teraz? O, filmik, to chyba dobrze. Matrix, kurwa, Matrix. Dobra, i lecimy do Subwaya na kanapkę. Kurwa, tu co? O kurwa, to nawet tutaj w metrze już są porozstawiani. Dobra, no to jedziemy z nimi. No, gdzie jesteście? Ja tu nikogo nie widzę. Pochowani są pewnie. O! Dawaj go, dobra, jeden leży. Dobra, ale mało życia! Dobra, został jeszcze jeden. Dobra, jeszcze psy są. Ale bardzo mało życia. Kurde, jakąś apteczkę jakbyśmy znaleźli. Byłoby pięknie po prostu, no. Ale apteczki nie ma niestety. Dawaj ich, kurwa! Niko! Dobrze! Dobra, a jest życie! Była apteczka, się znalazła. No to doskonale. Dobra, czekamy na pociąg.
Dobra, po drugiej stronie są, my tutaj wbijamy. A nie, jednak nie, przejechał. Dobra, idą z góry. O kurwa. Dobra. Torami uciekamy, co wy gadacie? Ja pierdolę. No to ciśniemy. Dobra, pięknie główkę dostał. Dobra, dwóch chyba zostało. Dobra, ciśniemy. O kurwa, ale ich teraz się zebrało. No kurwa. W filmach te wszystkie napady na bank są dużo łatwiejsze niż tutaj, no. Grubo. Kurwa. Unlucky. It wasn't anybody's fault what happened to him. And the explosive did its job. The both of you. Dobra, chyba tutaj. Tutaj, tak? Tak. Wychodzimy na ulicę. I pieski zniknęły, czy nie? No ja biegnę pierwszy jak na razie, co wy się opierdalacie. Zamknięte, nie pierdol. Nie, dobra, otwarte. Ale już nas mają. Dobra, mamy furę i teraz pieprzamy. Dobra, już jest dobrze. Do domu matki mamy jechać, dobra. Gdzie to jest? A tam masz, dobra, to jedziemy. Didn't matter what you were saying. Yeah, well, now I gotta explain to his folks that their son is lying dead on the floor of a bank in Algonquin. We'll give them his cut. When your kid is living a life, you gotta expect someone to come through the door and break this sort of news. That does not make it any easier to hear. And we aren't safe yet. Eye on the road, Nico. We don't want you to have to break no bad news to our mom. Przecież my już zaraz uciekniemy tym plinom. Ja pierdolę, ty patrzcie na to. Już! Ha! Nie wierzę w to, ja pierdolę. Dobra, no to grubo, no to co? No to, a w sumie tu przez most przejechać i już jesteśmy, no to będziecie ze mną przez tą chwilę. Dobra, ta misja nam zjadła, kurde, grubo ponad połowę odcinka, tak więc chyba będzie czas jeszcze tylko na jedną misję. No ale wykonaliśmy kawał dobrej roboty w tej misji, dlatego myślę, że warto było i teraz ciśniemy do domu matki. Zobaczymy, co tam się stanie. Pewnie chłopaki się przekonają co do Nico. Z racji tego, że od początku mieli do niego jakieś słabsze nastawienie, a teraz myślę, że powinno być wszystko w porządku, jak już się udało. We trójkę jedziemy. Najważniejsze, że dwóch braci całych. A ten trzeci typ, święty Michael, to nawet nie wiem, kto to był. A może to był ten Michael? Jeden z głównych bohaterów piątki. Chociaż chuj wie, nie wiadomo. Dobra, już pewnie jesteśmy niedaleko. I już tutaj w wiadomościach, jak jeśli słyszycie. Dobra, jesteśmy. Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Dobra, czyli przygoda z Pakim już się skończyła. Czyli teraz 250 tysięcy. Ja pierdolę, i odblokowaliśmy osiągnięcie. No to dobra, Pakiego już mamy z głowy, a teraz otwarło nam się kolejne miasto. Pięknie, to sobie je zwiedzimy, ale chyba w następnym odcinku. I co chciałem jeszcze zrobić w tym odcinku, to właśnie wykonać misję z United Liberty Paper, żeby na szybko, żeby już ich mieć z głowy po prostu, no bo jest, są to główne misje, które no po prostu trzeba zrobić. Dlatego jedziemy na szybkości do nich.
Tutaj jak na razie Playboy do nas drugi raz nie dzwonił. Ale jeśli teraz miałbym wybierać, to właśnie zabiłbym Playboya i zostawił sobie Dwayna jako ziomka. Ale jeszcze się nad tym zastanowię, no ponieważ Dwayne siedział, prawda, i już jego wszystkie kontakty poszły w pizdu, dlatego chyba lepszym wyborem byłby Playboy, ale jeszcze się nad tym zastanowię. A na razie, no to widzimy się na misji z United Liberty Paper. I właśnie dzwoni Playboy, kurwa. Yo, man, don't be trifling with me. You made a decision, you gotta fix this Dwayne problem of ours, yeah? Hey, it ain't our problem, Playboy. It's yours. That's it. I know what I'm going to do. That right. You go, Nico. He's in love. No to co, Nico, zrobisz? Bo nie pochwaliłeś mi się. Aha, i teraz mamy do wyboru. Dobra, czyli Dwayne albo Playboy. Kogo rozwalimy? Miałem się zastanowić. I tak na szybko teraz się muszę zastanowić. No, dobra, rozwalimy Dwayna. Moim zdaniem Playboy jest teraz na czasie. Ma więcej kontaktów, lepiej się czuje na mieście. Ludzie go bardziej szanują niż Dwayna. Dwayne jest po prostu nikim od momentu, w którym wyszedł z więzienia, w którym w sumie od momentu, w którym poszedł siedzieć. Każdy o nim zapomniał, każdy się wypiął, no ale to normalne, no taki jest świat gangsterski. Dlatego nie radzę nikomu wchodzić na tą ścieżkę. Rozumiem tam jakieś małe rzeczy, ale nie aż tak jak tutaj, nie? Dobra, ciśniemy do tego Dwayna, no i to chyba będzie ostatnia misja dzisiaj. I ostatnia misja dla Playboya, tak więc zakończymy i Buckiego i Playboya dzisiaj, no to i tak lipy nie powinno być. Dobra, już jesteśmy blisko, już tutaj dojeżdżamy i zobaczymy, czy to będzie po prostu egzekucja, czy będziemy go gonić przez dwa miasta, czy o co tutaj chodzi. Dobra, tu się zatrzymamy. No i lecimy do jego domu. 10 naboi nam zostało tutaj. Dobra, z której to strony tam się wchodzi? Z tej chyba. No, dawaj, ziomek, dawaj. Tutaj czy nie tutaj? Patrz, nie tutaj, kurwa mać. W garniturku, Nico, jaki odjebany. Ej, no gdzie to jest? Ej, dajcie mi chwilę, bo chyba się zgubiłem, kurwa. No tędy, tutaj gdzieś jest wejście, no właśnie. Jest to, o, schodami chyba trzeba zapierdalać. Tutaj, dobra, jesteśmy. Wait, open up. It's Nico. I thought you was my homeboy, that you was gonna put Playboy down for me. What you doing here? It ain't that simple, Dwayne. This is nothing personal. Fuck you, man. We was tight. You fake like the rest of them. Dobra, pewnie będzie uciekał. Wow, dawaj broń, wyciągaj. Dawaj, dawaj, bo nas ziomek zajebie z baseballa. Dawaj, kurwa go. I już chuj, mało życia. No dobra, no trzeba go rozwalić, nie? Jak słabo, ja pierdolę. No ale dobra, Dwayne rozjebany. Tak więc Playboy, myślę, że nam za to grubo podziękuję. Właśnie do niego dzwonimy. I put Dwayne out of his misery. You did what you had to do, Nico. You got yourself that money. Good for you. You want me to come around? You took down Dwayne, Nico. I see your face. I see the cat that killed my mentor. Dwayne was like a father to me. I can't be around you no more.
over between us. Now, I don't want no beef, but now you and me got some. So it's best if we just stay the hell away from each other, man. Shit. You nothing but a cold-hearted killer, man. I mean, where the love? Where's your heart, homie? Man, you ain't cool. You try to find something to live for, man. Peace. Skurwysyn z tego Playboya, no. I troszeczkę chyba straciłem ochotę na kumplowanie się z nim. No i dobra, jak się z nim nie będziemy widzieć, nic na tym nie tracę. Dobra, tak więc wykonaliśmy dwie fajne misje. Zobaczmy teraz statystyki. 32,5% gry za nami. No i teraz najlepsze. Ukończone misje Playboya 100%, ukończone misje Pakiego 100%. Tak więc mamy jeszcze te misje ULPC, czyli dwie misje zostały i jeszcze u Francisa. No tych misji chyba jeszcze będzie z 5. Dobra, zobaczmy na mapę i jest właśnie Francis, jest i Raibo Kino, ale jego zostawimy sobie na sam koniec, jak już wykonamy wszystko u Francisa i United Liberty Paper, którym właśnie zajmiemy się w następnym odcinku. Tak więc dobra, to by było na tyle w tym, tak więc do zobaczenia w kolejnym, no i dzięki za oglądanie, siemaneczko!